Przez ostatnie dwa wieki w Łodzi pojawiło się wiele zdobyczy cywilizacyjnych, które niegdyś były tylko marzeniem, a dziś uznajemy za oczywiste. Kiedy liczba łodzian sięgnęła 100 tysięcy, jedyną miejską instytucją była gazownia. Gaz wytwarzany był z węgla i zasilał lampy miejskie i domowe. Dopiero od 1907 roku zaczęły je wypierać lampy elektryczne. W tych czasach świetnie się miał zawód kaflarza i zduna. Piece na węgiel były głównym źródłem ogrzewania, a już wtedy zdawano sobie sprawę, jak niebezpieczne może być zatrucie czadem. Na dorożki stać było jedynie zamożnych łodzian, natomiast usługi tragarzy były niedrogie, ale nieefektywne. Problem transportu w 1899 roku rozwiązała kolej elektryczna łódzka, czyli tramwaje. W dzień woziły pasażerów, a w nocy towary. Kontakty handlowe z bardziej odległymi miejscami umożliwiał telegraf, a dojazd do nich dworzec Łódź Fabryczna. Kanalizacja i zawód kanalarza w Łodzi pojawił się dopiero w latach 20. XX wieku. Wcześniej jedynym rozwiązaniem były rynsztoki oraz doły kloaczne w podwórzach kamienic. Stąd popularność wozów asenizacyjnych, którymi wywożono nieczystości poza miasto. Zaopatrzeniu mieszkańców wody służyły zwykłe studnie, niektóre wyposażone w ręczne pompy. Niestety przenikały do nich różne zanieczyszczenia. Wpływało to negatywnie na zdrowie mieszkańców, a usługi lekarskie były kosztowne. Pozostawały tańsze porady felczera lub fasowaczki, czyli mniej wykształconych odpowiedników lekarza i aptekarza. Kobietom przy nadziei pomagały akuszerki, które uratowały życie niejednemu noworodkowi. Jeśli chcesz dowiedzieć się, jak wyglądała rzeczywistość pierwszych łódzkich przedsiębiorców oraz spróbować swoich sił na trudnej drodze kariery w fabrycznym mieście, poznaj grę Lodzermensza – Przemysłowy język postępu. W grze bierze udział od 2 do 4 graczy, których zadaniem jest przydzielanie pracowników do różnych miejsc pracy w Łodzi. Karty postaci oraz karty miejsc pracy występują w 3 typach oznaczonych różnymi kolorami. Gracze mają do dyspozycji także karty aktywów oraz karty rezerwacji. W trakcie rundy każdy gracz może wykonywać jedną bezpłatną akcję, za kolejne musi zapłacić. Gracz ma do dyspozycji następujące akcje: przydział, werbunek, rezerwacja, wymiana. Więcej informacji o grze znajdziesz w instrukcji z dołączonym słownikiem łódzkich zawodów.